To jest Jupiter 9. On ma ogniskową 85, jasność 2. Przysłonę ma fantastyczną, bo jest cały wielolistkowa i cały czas mamy, uzyskujemy w związku z tym piękny bokeh. Ten Jupiter, mówiąc delikatnie, jest taki beczułkowaty, dość krępy, takie krępej budowy, jakby to powiedzieć. No, przy zbliżeniu do 0,8 metra to się troszkę wydłuża, ale tak, to jest taki dość zwarty. Minimalnie większy od Heliosa. Natomiast wagą się zdecydowanie różni. I to bardzo. Plusy. No, ładna ogniskowa, to jest taki pośredni między 135, więc też można powiedzieć, że to jest portretóweczka. M42, czyli dobrze. Dla mnie dobrze. Metalowy, drugie dobrze, więc odporny na wszystko, co możliwe. Jedyny, system preselekcji przysłony, to znaczy możemy sobie wybrać, dokąd jedziemy, na przykład, żeby nie zaglądać, bo tutaj jest trochę widoczność tego dość trudna, powiem szczerze, żeby zobaczyć. Ustawimy sobie na przykład, że maksymalna przysłona ma być 8. I jak zaczynamy od dołu, to mamy 2, jedziemy i tej ósemki nie przekroczymy. Chyba że nie chcemy mieć takiego ograniczenia, to ustawiamy na 16 i wtedy sobie płynnie zmieniamy przysłonę, jak chcemy. Więc ten system preselekcji, jedni lubią, drudzy nie, no, dwie szkoły, paleniska i otwocka. Natomiast jaki ma, powiedzmy, minus? No niby ma 2 jasność, ale ta jasność jest niestety okupiona tym, że jeżeli użyjemy właśnie tej dwójki, to mamy mydełeczko. I co z tym zrobić? No, właściwie zdjęcia trzeba zaczynać przynajmniej od czwórki. Wtedy naprawdę ostro rysuje. No to ktoś powie, no dobrze, to po cholerę taki obiektyw ma jasność 2, jak nic z tego nie wynika. Otóż niezupełnie. Ja zrobiłem eksperyment i okazuje się, że jeżeli robię przy pełnym otworze, na przykład jakąś przyrodę, na końcu będzie parę przykładów zdjęć, więc będzie można zobaczyć, uzyskuje się taki efekt bez ingerencji programów graficznych, jakby to było malowane akwarelą. No, jednym to się podoba, drugim nie, ale jeżeli ktoś chce, to można powiedzieć, że można malować obiektywem. A do reszty można się przyzwyczaić. Człowiek się przyzwyczaja do żony, do teściowej, do psa, sąsiadów, to i może się przyzwyczaić do kaprysów tego obiektywu.